Dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam kolejny raz, jak wielkie rzeczy dokonuje sam Jezus, jak Jezus uczy nas wiary, zaufania, takiego pełnego i całkowitego. To już kolejne wydarzenie, w którym Pan Jezus chce ukazać, że chce czynić każdego z nas wolnym. Tylko czy my w pełni odpowiadamy na tą miłość i dobroć Boga? Pan Bóg, kiedy nauczał, kiedy ukazywał wielkość Boga, to był czas wzrostu i wzmacniania dla nas. Kiedy czytamy Ewangelię, widzimy, jak wielkie rzeczy Bóg dokonywał. Ale kiedy zobaczymy w naszym życiu, jak działa Pan Bóg, zobaczymy, że On nie przestał uzdrawiać, nie przestał działać tych wielkich cudów. On jest wśród nas i On może przemienić również i Twoje życie. Tylko czy Ty chcesz, aby On to uczynił? Wszystko zależy od Ciebie. Tu nie ma samoobsługi. Bóg dał nam sakramenty i one są wzrostem i siłą dla nas w codzienności. Bóg mówi, jeśli chcesz, odpuszczone będą Twoje grzechy. Kiedy klękasz u kratek konfesjonału, wyznajesz swoje grzechy, Bóg w swojej mocy i sile przychodzi z uzdrowieniem, oczyszczeniem, które z kolei przynosi radość i pokój w sercu. Łatwiej jest nam uwierzyć i zaufać Bogu, kiedy powierzymy Mu całe swoje życie. Kiedy oddamy to, co przygniata, to, co trudne, co bolesne, wtedy Bóg może zakorzenić się w sercu człowieka. Zastanów się dziś, jaka jest Twoja wiara. Zastanów się, czy chcesz, aby Bóg uzdrowił i oczyścił Twoje serce. Może zrób sobie wieczorny rachunek sumienia z tego, co dobre w Twoim życiu i z tego, co grzeszne i słabe. A wtedy zobaczysz, jak wielką radość uzyskasz, kiedy zaprosisz Boga do swojego serca.